bariki Tanzania. Dumisha uhuru na umoja. Wake kwa waume na watoto. Cała przygoda z Afryką zaczęła się na moim wydziale, na wydziale architektury, kiedy znajoma pokazała mi zdjęcia z projektu budowlanego w Malawi. Okazało się, że można połączyć doświadczenie zawodowe, wiedzę zdobytą na wydziale z realną pomocą najbardziej potrzebującym. Zdobyć w ten sposób doświadczenie budowlane. I no tak jak mówię, pomóc w miejscu, które tego najbardziej potrzebuje. Moją pracę dyplomową, magisterską poświęciłem przygotowaniu siebie na przyjazd tutaj, poznaniu warunków historycznych, kulturowych, klimatycznych, które wpływają na architekturę. Także w ramach studiów przygotowywałem się do przyjazdu tutaj. Teraz jest już 17 dzień budowy. Kończymy ściany fundamentowe, wypełniamy wnętrze kamieniami. Kiedy przygotowywałem ten projekt, bałem się, że mogę nie uwzględnić jakichś lokalnych zwyczajów albo realiów dotyczących budowania. Dlatego starałem się przygotować jak najlepiej jeszcze przed przyjazdem. Bardzo dobrym źródłem informacji były wytyczne zawarte w tanzańskim programie rozwoju edukacji. Rozpoczęliśmy wylewanie płyty pod klasy. Najpierw robimy krótkie odcinki w poprzek, a potem będziemy wyrównywać całość. Jest 19 sierpnia, to już 27 dzień budowy. Wczoraj robotnicy wstawili okna. Dzisiaj, korzystając z drewnianych rusztowań, podciągają mury ceglane do wysokości wieńca. Prace postępują bardzo szybko, dzięki temu, że mamy dobrą ekipę budowlaną i udało nam się zgromadzić potrzebne materiały budowlane. Dzisiaj robotnicy kończą szalowanie wieńca. Część z nich przygotowuje zbrojenie, także myślę, że pod koniec dnia będziemy mogli wylewać beton. Czterdziesty dzień budowy. Na pierwszym budynku wieniec jest już gotowy. Robotnicy wznoszą ścianę kolankową. Poza nadzorowaniem budowy, doglądaniem tego, czy wszystko jest wykonywane jak należy, wykonywałem również rysunki budowlane, konsultowałem je z robotnikami. Starałem się wykonać je tak, żeby były jak najbardziej czytelne, jak najbardziej zrozumiałe. Także sporo pracy jest z księgowością, z organizowaniem materiałów, ich transportu,
No i kontrolowaniem tego, czy wszystko jest dostarczone, czy jest zużyte w odpowiedni sposób. Miałem, jak każdy, wątpliwości przed wyjazdem. Zastanawiałem się, czy to nie będzie za duża przerwa w życiu w Warszawie, ale są ludzie, którzy wyjeżdżają na lata. Są pary, które przyjeżdżają jako misjonarze, nawet jako podróż poślubna i uzupełniają swoje umiejętności, na przykład projektując szkołę i organizując nauczycieli. Można się zastanawiać, czy to jest potrzebne, czy to nie jest czas zmarnowany. To jest czas w pełni zrealizowany, w najlepszy możliwy sposób. To jest pomoc osobom potrzebującym, to jest rozwinięcie swoich zdolności w ekstremalnych warunkach. For the last time. Oh.